Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest depozytariuszem szczególnych zabytków. Powszechnie znanej panoramy wrocławickiej, ale nie tylko. To właśnie tutaj, u nas, we Wrocławiu, znajduje się jeden z najciekawszych, najbardziej niezwykłych, ba, ten, który wpłynął na nasze wyobrażenie o przeszłości, cykl artystyczny. Poczet królów polskich Jana Matejki. Wyjątkowa ci seria rysunków, które pokazujemy bardzo rzadko. To dzieła bezcenne. Kogo prezentują? Ano prezentują bohaterów naszej historii. Kogo? Kazimierza Wielkiego, tego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Michała Korybuta Wiśniowieckiego, podobno władcę, który władał kilkoma językami. No, inna sprawa, że w żadnym jakoby nie miał nic mądrego do powiedzenia. Wielkich zwycięzców, wielkich triumfatorów, Jan III Sobieski, ale też i przegranych, młody Warneńczyk, wielkich kochanków, jak i również postacie tragiczne. To oni tworzyli przez stulecia historię naszego kraju. Poczet królów polskich to jedno z ostatnich dzieł Jana Matejki. Dzieło, które wpłynęło na wyobraźnię historyczną całych pokoleń Polaków. Inicjatywa stworzenia tego dzieła wyszła od Maurycego Perlesa, wiedeńskiego wydawcy, który zamierzał wydać historię Polski. Polski, która była wówczas częścią monarchii austro-węgierskiej, zresztą jednego z najbardziej liberalnych zaborców. Zwrócił się do Matejki z prośbą o wybór ilustracji. Matejko przedstawił zupełnie inną koncepcję, zgodną zresztą z trendem panującym w nauce zachodniej, aby nauczanie historii czynić poprzez przedstawianie biografii władców i poprzez ich heroiczne czyny. Zaproponował to Perlesowi, propozycja została przyjęta i postanowiono wykonać 44 rysunki, które miały stać się podstawą do wydania tej książki. Z ostatniego okresu życia Jana Matejki pochodzi zarówno interesujący nas poczet królów polskich, jak i ten monumentalny obraz Śluby Jana Kazimierza. Oba dzieła zawierają szereg przedmiotów i atrybutów, które Matejko starał się bardzo rzetelnie i konkretnie ukazać i nadać im znaczenie symboliczne, alegoryczne. W poczcie Jana Matejki, w wizerunku Kazimierza Wielkiego, na jego głowie, w rękach znajdują się insygnia, które wydobyte zostały w roku 1869 podczas otwarcia w katedrze wawelskiej grobu tegoż monarchy, które Jan Matejko mógł bardzo dokładnie zobaczyć, obrysować i wykorzystać w swojej dalszej twórczości właśnie w poczcie wizerunku Kazimierza Wielkiego. Również te same insygnia umieścił w obrazie z 1893 roku Śluby Jana Kazimierza, umieszczając na szkarłatnej poduszce koronę, berło królewskie i jabłko właśnie Kazimierza Wielkiego. W poczcie Jana Matejki artysta posługuje się czasami konkretnymi wizerunkami osób. Są to na przykład królowa Jadwiga, której rysy twarzy to rysy Teodory Giebutowskiej-Matejkowej, żony Jana Matejki, która prawdopodobnie również tutaj występuje w obrazie Śluby Jana Kazimierza jako Maria Ludwika, żona Jana Kazimierza. Wybór techniki padł na rysunek ołówkiem monochromatyczny. Było to spowodowane zarówno możliwościami wydawniczymi, jak i reprodukowania dzieła. Rysunki, aby mogły być powielone i zaistnieć w wydawnictwie, musiały być zmultiplikowane i tutaj wybrano bardzo kosztowną, bardzo szlachetną technikę heliograwiury. To było tym istotniejsze, że heliograwiura posługiwała się fotografią, w związku z czym uzyskiwano bardzo dużą wierność powtórzenia każdej kreski, każdego drgnięcia ręki, a także można było uzyskać takie efekty walorowe, jakie zamierzył sobie mistrz. Po naświetleniu płyty miedziorytniczej, uczulonej specjalnie światłoczuło, można było po całym procesie technologicznym uzyskać wklęsłodrukową matrycę, która stanowiła podstawę dla uzyskania nakładu.
Rysunki wychodziły początkowo jako pojedyncze zeszyty z komentarzem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Smolki, który również w imieniu Matejki negocjował umowę z wydawcą. Efektem finalnym był wielki album z roku 1893, wydany najpierw w języku polskim, potem po niemiecku. Charakteryzował on się przepiękną okładką heliograwiurową, a więc barwną, przesyconą polską symboliką. U góry jest tryptyk z Matką Boską Częstochowską, z dwoma patronami Polski, świętym Wacławem i świętym Stanisławem. U dołu mamy herby Polski, pogoń litewską, herb Lwowa, wówczas stolicy Galicji, ale również panoplia, skrzydła husarskie, w tle majaczy sylweta Wawelu. Praca nad kolejnymi rysunkami pocztu była żmudna. Niekiedy trwała nawet kilka dni. Nie mamy co prawda bezpośrednich przekazów mistrza Matejki na temat wykonywania poszczególnych prac, ale zachował się dokładny komentarz jego sekretarza, Mariana Gorzkowskiego, który właśnie przyniósł do pracowni i papier, i ołówki, i tak zwaną pryskalnicę, która służyła do fiksowania rysunków, aby nie ulegały zniszczeniu przed transportem do Wiednia. A też opowiada, w jaki sposób Matejko zastanawiał się nad fizjonomiami królów, szczególnie tych z wczesnego okresu naszej historii, gdzie nie było jeszcze ikonografii. Tutaj bardzo ciekawy jest pasus mówiący o tym, jak powstaje twarz Mieszka. Matejko mówił do Gorzkowskiego, nie ma on jeszcze rysów polskich, bo dopiero polskie państwo się kształtowało. Natomiast ma rysy ogólnie słowiańskie, ale z pewnym elementem czy rysem pogaństwa, które niedawno opuścił. Tak samo było i z Dobrawką, która po prostu ma twarz bardzo piękną, bo nie może mieć twarzy brzydkiej osoba, która zaprowadziła w państwie polskim chrześcijaństwo, a na pewno tutaj Matejko walczył z negatywnymi komentarzami na temat urody Dobrawki, którą przekazywał jeden z niemieckich kronikarzy. Poczet królów polskich jest utworem monochromatycznym, jednak w wyobraźni części Polaków jest barwny. Stało się tak, gdyż po śmierci Jana Matejki jego uczniowie Leonard Strojnowski i Zygmunt Papieski wykonali olejne kopie cyklu przy okazji, inaczej je kadrując, i wydali je w wersji olejnej. Ta wersja barwna została bardzo szeroko spopularyzowana, szczególnie w latach 60. i 70., stąd właśnie ten wpływ na wyobraźnię Polaków. Ale poczet matejkowski, niezależnie czy ten monochromatyczny, czy barwny, ogromnie wpłynął na wyobraźnię całych pokoleń Polaków. Wystarczy zamknąć oczy i przywołać sobie wizerunek jakiegoś króla, to nie widzimy żadnego wcześniejszego obrazu, tylko cały czas tą bardzo osobistą, sugestywną, ale opartą na ikonografii wizję Matejki. Powstawały monety, banknoty, znaczki i kartki pocztowe inspirowane Pocztem Królów Polskich. Ilustracje z matejkowskiego pocztu publikowano w podręcznikach, na okładkach zeszytów szkolnych, ba, bywały nawet inspiracją dla grupy raperskiej. W tej kolekcji portretów odbija się historia naszego kraju. Stąd należy to zobaczyć, należy tu przybyć, należy to podziwiać.